Około 4 tysięcy osób podpisało już petycję wystosowaną przez Młodzieżową Radę Miasta do PKP. Chodzi o przywrócenie nie jednego, ale dwóch połączeń kolejowych, których likwidację ogłosiła kolejowa spółka. O pierwsze z połączeń, pociąg relacji Suwałki, Kraków Suwałki, upomniał się także prezydent miasta Czesław Frankiewicz. Młodzież rozszerzyła wniosek miasta o kolejny pociąg, bo jak się okazało, z rozkładu jazdy znika również bezpośrednie połączenie kolejowe. Z ze Szczecinem. W efekcie z suwalskiego dworca, po zmianie rozkładu, będą wyjeżdżały składy wyłącznie do Białego Stoku. Każda podróż dalsza niż do stolicy województwa wiązała się będzie z przesiadkami na kolejnych dworcach. Podróż do Szczecina z 11-godzinnej wydłuży się do niemal 15 godzin, a w skrajnym przypadku do prawie 17. Opłata za przewóz wzrośnie z 90 zł za bilet normalny do nawet 160 zł. Niewiele lepiej jest w przypadku podróży do Krakowa. Hańczą można było dojechać do stolicy Małopolski w 7,5 godziny za 77 zł normalnej opłaty. Po likwidacji połączenia bezpośredniego podróż może wydłużyć się nawet o 7 godzin, a bilet zdrożać nawet o 50 zł. W obliczu takich zmian trudno więc nie przyznać racji twierdzeniu o komunikacyjnym wykluczeniu suwałk. Likwidacja bezpośrednich połączeń kolejowych niewątpliwie będzie miała również znaczenie dla ruchu turystycznego, a to znacząco może przełożyć się na wyniki ekonomiczne tej branży na Suwalszczyźnie. Młodzież z Suwałk sporządziła petycję do kolejowych decydentów i nie jest w swych działaniach odosobniona. Starania Suwałczan poparły także Młodzieżowe Rady Miast Krakowa. Poznania Szczecina oraz Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Petycję do kolei można podpisać w internecie. Wystarczy wejść na stronę, której adres widnieje na dole ekranu i tam złożyć podpis. Bezpośredni link do petycji dostępny jest również na facebookowym fanpage'u Telewizji Suwałki. Trudno dzisiaj ocenić, na ile petycja okaże się skuteczna ale każdy podpis ma znaczenie, bo może zapobiec komunikacyjnemu wykluczeniu miasta.